Cześć wszystkim, dzisiaj jadę do Amsterdamu. Mam nadzieję, że spodobał mi się ten odcinek. A ja zapraszam oczywiście do subskrypcji. O tutaj. First on board, it's Angelina Jolie. And the winner is... Tutaj mamy Muzeum Figur Woskowych w pięknym przykładzie. Oczywiście Nicolas Cage, no niesamowicie, jest wszystko wzorowane, jak żywy, oczy po prostu przemawiają, jakby za chwilkę chciał mrugnąć. Zaraz obok niego mamy parę książęcą, książek Harry i żona Meghan. Zaraz obok mamy Robiego Williamsa, siedzącego sobie wygodnie w loży lipowej. No i oczywiście z parę innych postaci tutaj, takich z wzorowanych z różną historią muzyczną i nie tylko, bo jak widzimy aktorzy, książęta, no i takie bardziej popularne gwiazdeczki. Wchodzimy w świat innych gwiazd. Mamy Shreka, mamy ciasteczkowego potwora. No i James Bond, nie mogło go zabraknąć. Jak żywy. Mamy także E.T., które chowa się zaraz za rogiem. I nawet jest w oddali Hannibal Lecter, Anthony Hopkins.
No i nie mogło zabraknąć spotkania z znaną postacią filmu grozy, thrilleru, jaką zagrał Anthony Hopkins w filmie Milczenie owiec. Panie Anthony Hopkins, jak pan wspomina grę w tym filmie? Jakiś niewymowny, może jest troszkę zajęty myśleniem, planowaniem nowych planów? Dowiemy się w kolejnych odcinkach. Są pewne osoby, którym chyba kariera cały czas jest w głowie i które nigdy dość jakichś takich żartów. Wypasnej osobie. Marilyn Monroe. Tej to chyba nigdy za mało. Na imprezie dowożysz mi również, tak? Jest to! No i to jest super impreza, jeżeli lubicie się bawić na super imprezach, w towarzystwie, jest to! I takich osób jak pan Dybirę, to zapraszam serdecznie również na mój kanał. Dobra, idziemy do kolejnego pomieszczenia, piętro wyżej. Z fotkami zabawionymi w kolor tęczy. No i jesteśmy teraz w miejscu, za bardzo nie wiem jakim i kim są te osoby, ale się dowiemy. Co jest związane ze stradą, z gwiazdami, z malowaniem, nie wiem o co mam. Nie wszystkie kumam osoby, ale dobra. Trzeba po prostu tu być. Fajna zabawa, fajna impreza. Każdy znajdzie coś dla siebie. Pięter czeka was. Oto takie wielkie okno okrągłe, z którego możecie podziwiać całą panoramę rynku, który rozciąga się na dole. No i troszkę w dali, ale ma to swój urok, więc jeżeli ktoś chce to zobaczyć miasto w centrum z góry, to warto wstąpić do tego muzeum, żeby mieć fajną pamiątkę, zrobić sobie zdjęcie, jak robi to wiele innych osób. To jest też z oczywiście popularnym chyba ponadczasowo Freddie Mercury, który jest numer jeden. No, w tych pierwszej linii, jeśli chodzi o muzyków, bardzo popularnym, puszczamy w radiach, rozgłośniach, między innymi w Holandii.
zaraz za mną. Muzyka charakterystyczna, rozpoznawalna od pierwszych nut, dźwięków dla wszystkich chyba na całym świecie. No i jedyna osoba, która przejdzie do legendy, do historii, Michael Jackson. No i na same nuty, usłyszenie tych dźwięków, osoby od razu uciekają od Bobiego i przeskakują szybko do szukania Michaela Jacksona. To co się wyłania zaraz za tą ścianką obok Bobiego? Michael! Niepowtarzalny, jedyny, numer one, jeśli chodzi o gwiazdę pop, rocka i kulturę, którą narodził nową w swoim specyficznym stylu. Naśladują ją setki, tysiące osób i będą, bo jest ponadczasowa. Michael Jackson. Oczywiście nie może zabraknąć innej ważnej osoby, która narodziła nową legendę, nowy styl, nowy entuzjazm, zamiłowanie do kultury pop, rocka, bluesa i nie tylko. Elvis Presley, proszę Państwa, niepowtarzalny, jedyny, tak samo jak Michael Jackson. Wiele innych osób, które znajdziecie w muzeum, w którym dzisiaj jestem w Amsterdamie. No, ale nie mieć zdjęcia z Elvisem czy z Michaelem Jacksonem, no sorry, nie da rady, szanowni. Niemand aan jullie voorbij. Acht uit de bonten. Stappen op onze trap. Dan gerommel aan de draaikast. Dit moment is onbeschrijfelijk. Nu zijn we verloren, zei ik. En ik zag ons allen diezelfde nacht met de stapel wachten. Gerommel aan de draaikast. Twee keer. Już dość się naglądaliśmy w telewizji, ale oni tak naprawdę zrobili więcej dobrego. Jeżeli ktoś chce mieć taki owe fręki, to może sobie, jak ta dziewczynka tutaj, podejść do pani, wybrać kolory, dobrać odpowiednio palce, ułożyć, słuchać się uważnie, a później będzie odlew gotowy. Lewa Willem jest z dynastii Oranie, czyli dynastia królewska obecnie panująca na tronie. Najciekawsze jest to, że to jest data 1534, kiedy żył, czyli data związana też z moją rodziną, czyli najstarszym protoplastą Robert Laskowski, który urodził się mniej więcej w 1530 roku. Czy mógł wyglądać podobnie, albo przynajmniej chodzić w podobnych ubraniach? No nie sądzę, bo to też inna godność była. Ale to jest mniej więcej ten czas. Coś nas łączy.
zasiadłem na tronie królewskim, więc czas powołać nową dynastię, nowe królestwo, nowe czasy. Idziemy do kolejnych osób, czyli do Einsteina. Siedzi sobie. Kikas. Dobra, teraz znajduję się w takiej jakiejś kolorowej puszce z różnych kwadracików oświetlonych na różne kolory. I zabawa polega na tym, że dotykamy takiego elementu jak ten tutaj. Naciskamy i powinien zmienić się kolor. A jak się nie chce zmienić, to znaczy, że już jest tak wyrobiony, ale przynajmniej wiem, które działają, bo już wcześniej zrodziłem. Na przykład dotykamy teraz tego i zmienia się kolor. Taka zabawa, zmieniasz sobie kolory. To człowiek, który jest odpowiedzialny za tą całą puszkę z tymi kolorami, on stoi właśnie tutaj. Artysta. Zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda Mona Lisa za obrazem? Dosłownie za obrazem. Dokładnie tak. Jest i rama, jest i Mona Lisa. Lekcje z podstawówki, kiedy pierwszy raz spotkałem się na zajęciach klasyki z pracami i historią Salvadora Daliego i opisałem jedne z jego prac malarskich. A dzisiaj w zagrzmionym zwierciadle tego śmiesznego, zabawnego, humorystycznego muzeum mam przyjemność go spotkać nie osobiście, no, ale w takiej formie, jakie jest. No, fajnie, zabawnie i super. Jestem też z Van Goghiem, jak widzimy, ma jedno ucho całe i drugie ucho całe, więc w tej ekspozycji jest wskazane jako w pełni. Muzeum jest podzielone na specjalne pokoje, sekcje, piętra, w których każdy dopasowany jest klimatem i stylem do wystawionych figur woskowych. Oczywiście związane jest to między innymi z artystami jak malarze, czy muzycy, bądź inni reprezentanci danej grupy artystycznej. No i nie tylko. Też oczywiście, jak widzieliście, pewnie była rodzina królewska, więc tam znalazł się klimat związany z tronem i królestwem, rodziną królewską. Trafiam w końcu też na takie rzeczy, które są związane ze mną, czyli z pisarstwem, no i komiksem, który przecież, jak wiadomo, jest przygotowywany już od pewnego czasu w związku z przygodami Frankiego i doktorka, ale to jeszcze musi dojrzeć, musi się odpowiednio dopasować, także póki co podziwiam te rzeczy, które już do tych powstały, no i idę sprawdzić
jak wyglądają w przeniesieniu na figury woskowe. Tak, oto dotarłem do końca. Pytam się, czemu nie ma Supermana czy Batmana, tak? Ale okazuje się, że to jest zupełnie inna firma, zupełnie inna forma komiksu, no, co nie jest powiązana z tym, co dzisiaj mieliśmy do czynienia i mogliście zobaczyć. Więc jeżeli przychodzi jakiś temat do prezentacji, no to bardzo szczegółowo się go trzymają. No i to jest nawet fajne. No ale niedługo też pojawią się przygody Frankiego i Doktorka. No mam nadzieję, że przynajmniej w następnym roku, bo w tym roku planuję wydać angielską wersję Przygód Borwara, więc już jest jakby nawiązana współpraca z drugą korektorką. No i wierzę w to, że kiedyś moi bohaterowie zamienią się w takich reprezentantów figur woskowych, może ja, nie wiem, którzy tutaj w Amsterdamie będą promować, prezentować no, Polskę, bo przecież reprezentuję zawsze i wyłącznie Polskę. W jednym z kolejnych odcinków, jak będę w Amsterdamie, postaram się... Też nice. Yes, thank you, thank you. Yes, więc tak jak widzimy, podchodzą do tego bardzo kulturalnie i zabawnie, z humorem. Lokalni
mieszkańcy Amsterdamu, super. Ale w czym rzecz? Za mną jest hotel Krasnopolski. Hotel Krasnopolski jest oczywiście ciekawą, ma historię. No i tą historię postaram się dla Was opowiedzieć gdzieś w kolejnych odcinkach. Mówię gdzieś, ponieważ nie wiem, kiedy kolejny raz będę w Amsterdamie, a zależy mi na tym, aby być właściwie na miejscu i opowiedzieć tą historię będąc na miejscu. No, zobaczymy jeszcze, jak to mi się wszystko uda opowiedzieć. Chyba, że gdzieś to zrobię na odległość. Gdzieś tylko wystarczy skręcić w zaułek i pojawia się nowe miejsce, w którym można spędzić godzinę, dwie, trzy. No po prostu trzeba liczyć się przyjazdem do Amsterdamu na to, że wydacie dużo pieniędzy, jeśli chcecie dużo zwiedzić, no ale na pewno nie zwiedzicie się na tych wszystkich atrakcjach, chociażby takie jak te tutaj, gdzie widzicie są stawione krowy do góry nogami, czyli na suficie przypięte. Zobaczmy, jak to... Wszystko jest też jakimś pomysłem i siłą marketingu, czyli jak budzić zainteresowanie klienta formą reklamy, wyglądu wystawy, sklepu, tak aby zechciał wejść, no i zostawić jakiś grosz kupując towar u Ciebie.